Siemano moi drodzy, witam serdecznie w ostatnim odcinku tych kosmetycznych podsumowań, gdzie mam same hity w jakiejś kategorii. Dzisiaj będzie makijaż. Dzisiaj cały dzień nagrywam odcinki o makijażu i pomyślałam sobie, hej, jak już się tak wkręciłaś, to jedziemy z tym tematem, bo pytałam was i sporo osób chciało obejrzeć, także jedziemy. Najpierw myślałam, żeby zrobić tak jak w poprzednich odcinkach, sorry, bo biegłam po schodach i akurat tak jeszcze przy tym entuzjazmie trochę się zapowietrzyłam. Myślałam, żeby zrobić tak, że w tej kolejności, jak ja nakładam wszystkie produkty pielęgnacyjne, to wam pokażę wszystkie po kolei rzeczy, które teraz są hitowe, ale potem stwierdziłam, że z niektórych kategorii akurat nie mam takiego super hitu, takiego czegoś, że nie opowiadałam wam jeszcze o tym za dużo, więc wybrałam tylko kilka. I nawet nie będę tego w kolejności robić, tylko po prostu tak jak wyciągnę z mojego gustownego opakowania na skarpety. Tak. To jest wkład do szuflad na skarpety. Niczego nie żałuję. Będę wyciągać po prostu rzeczy po kolei wam pokazywać. Zaczniemy może od tej palety cieni do powiek, którą kocham! Jak ja kocham ten kosmetyk. To jest paleta marki Smashbox. Czy to nie jest piękne? To jest retoryczne pytanie. Jak ktoś teraz odpowiedział, to wiem. Cover Shot Sunlit Yellow nazywa się ta paletka. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. To są te takie, co się zmienia na nich tu wzorek. Jakoś nie wiem, czy jestem w stanie wam to pokazać przy tych miliardach świateł, co tutaj są. Jeśli chodzi o te cienie, mi się wydaje, że oni te cover shoty, te takie małe paletki mają co jakiś czas, wrzucają jakieś inne nowe kolory. Większość jest taka neutralna, jakaś beżowa, różowa, takie tam rzeczy. Ja kupiłam tą, nie wiem, w ubiegłym roku, może trochę dalej. Wspaniała jest. To jest mój aktualnie najlepszy żółty kolor, który totalnie kocham. Totalnie kocham. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego ja zasłaniam lusterka, jak wam pokazuję, to właśnie dlatego, że tu jest tyle lamp wszędzie wkoło, że po prostu oślepiam i odbijam światło prosto w obiektyw, dlatego to robię. Ma piękne brązy, piękny taki intensywny morski kolor, pracuje się z tymi cieniami rewelacyjnie, absolutnie to nie jest nic naturalnego, niemniej jednak wyglądają wspaniale. Jak zaglądacie w opisy filmów, to przez ostatnie miesiące bardzo często się właśnie ta paleta tam pojawiała, bo ja ją wyciągam, tak robię makijaż innymi rzeczami, potem jakiś jeden cień chociaż stąd wrzucę. Tak, tak. Lubimy się bardzo. Ona też jest moją dobrą koleżanką. Czy ktoś zauważył, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy ona ma dobry humor? Honest Beauty, puder do twarzy, który wam pokazywałam wiele razy, ale niewiele o nim mówiłam. Nazywa się Invisible Blurring Loose Powder. To jest taki puder, który ma wspaniale przemyślane opakowanie z ciasnym zamknięciem, a w środku znajduje się siatka. Tej siatki dotyka się pędzlem i puder przenosi się właśnie na pędzel, dzięki temu nie nakłada się tony produktu, tylko bardzo niewiele. Ma bardzo dobry skład, super efekt zostawia na twarzy, bo to jest mat, ale nie taki mat właśnie jak zeschnięty beton, że człowiek wygląda jakby był popękany i taki stary, zasuszony w ogóle, tylko on po prostu wygląda jak taki ładny, zdrowy mat. Używam aktualnie do twarzy tylko tego pudru, to jest moje drugie opakowanie. Szczerze mówiąc nie widzę sensu trochę szukać jakichś następnych, bo wszystkie inne mnie rozczarowują przy nim, więc tak trochę myślę, że na jakiś czas zostaniemy razem. Jest drogi, ale tak jak mówię, jest bardzo wydajny i rewelacyjnie wygląda. On ma taki kolor, niby ma być transparentny, ale on troszkę tam koloru jest. Niemniej jednak malowałam nim sporo moich koleżanek, taką całkiem sporą garść i u każdego było w porządku, nawet jak dziewczyny miały bardzo jasną skórę, więc bardzo, bardzo odpowiada mi ten puder. Dalej mamy to cudo, które kupiłam kompletnym przypadkiem, ale jakże się cieszę. To jest takie trio z marki Felicea. Naturalna paleta trio do konturowania, tak się to nazywa. Jest tutaj bronzer, róż i rozświetlacz. Ja wiem, że oni mają dwa odcienie, bo ja pamiętam, że brałam taki z pomarańczowym bardziej różem, a był jeszcze jakiś taki bardziej różowy, taki jaśniejszy, zimniejszy odcień. Bronzer w tym produkcie jest rewelacyjny. Pięknie się rozprowadza, troszkę mi przypomina ten bronzer z Pixi Cosmetics. Tamten z Pixi jest jednak dalej ciut wyżej u mnie, ale ten jest bardzo, bardzo dobry moim zdaniem. Rozświetlacz jest troszeczkę... wątpię, że jestem w stanie wam to wytłumaczyć. Rozświetlacz jest bardzo pudrowy. Jak się go nabiera, to on niemalże się kruszy wszędzie, ale nie jest to jakiś wielki problem, bo tak jak mówię, skład jest spoko. Jak się go dobrze rozpracuje, to można uzyskać taką całkiem w miarę taflę. Dla mnie jest troszeczkę za jasny, ale tak odrobinę za jasny. Myślę, że tak...
koniec marca i to będzie ten kolor, nie? Który będzie mi pasował. I tak go używam. Róż jest wspaniały. Ja miałam róże z Felicea wcześniej i każdy był bardzo dobry. Ten uważam, że jest nawet o ciut wyżej niż te poprzednie, które były w takich białych, plastikowych opakowaniach. Jedyny minus tego produktu dla mnie to jest rzecz, którą można naprawić naklejką, nie? Tutaj w środku, może uda nam się to jakoś ładnie przedstawić, jeśli odpowiednio przytrzymam. Tutaj w środku ktoś zostawił obrazek. I ten obrazek jest bardzo estetyczny i bardzo bez sensu. Bo tutaj ewidentnie jest taki motyw, że jest pokazane nałożenie rozświetlacza między brwiami, pod oczami i na środku nosa. Kto to wymyślił, to nie rozumiem. Dlatego, że to jest tak dobry produkt, a jak ktoś się nie umie malować i weźmie sobie taki kosmetyk i zacznie go używać tak, jak jest na tym obrazku, to będzie wyglądał koszmarnie. No bo kto między brwi nakłada rozświetlacz? No, albo pod oczy, tuż pod oczy, tam gdzie są zmarszki mimiczne. No, tego nie mogę zrozumieć. Ale sam ten kosmetyk jest rewelacyjny. Jakby zrobili naklejkę z porządnym rozmieszczeniem tych kolorów i tu byłaby ona przyklejona, to dla mnie byłoby już idealnie. Nie miałabym nic do zarzucenia. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo dobry kosmetyk, dlatego on się znalazł w tych hitach dzisiaj tutaj. I też wydaje mi się, że on nie był jakiś... O tak, jest kolor. 302 medium. Dlatego on się tutaj znalazł, bo uważam, że jest bardzo, bardzo fajny i myślę, że warto się zainteresować. I to opakowanie, mimo że papierowe, też jest takie bardzo konkretne, solidne. Nic mi się tu nie rozwala, więc... Git. A ta naklejka. Nie mogę jej przeżyć, tej naklejki. Rozświetlacz za to tutaj mam, o matko. Tak samo wspaniały jak drogi. Szczerze mówiąc, ja się opierałam tej marce rękami i nogami przez poprzednie lata. Firma nazywa się Ilia. I to są naturalne produkty. One są osławione na całym świecie jako te super wysoka piłka. Super wysoka piłka. Super wysoka półka, podobnie jak RMS Beauty. No i tak cisnęłam się i cisnęłam z nimi, ale było bardzo, bardzo dużo pytań przez poprzednie lata, no i tak w końcu zdecydowałam w 2020, że kupię po kilka sztuk, no i jakieś były takie zestawy prezentowe, że było kilka miniatur razem, mówię okej, niech będzie tu, załóżmy, że przeboleję to. W tym rozświetlaczu to się zakochałam absolutnie, on się nazywa Liquid Highlight, nie, Liquid Light i nie wydaje mi się, że tutaj były jakieś kolory, a nie, tutaj napisano na dole Nova, więc myślę, że to może być ten odcień, w tamtym zestawie nie było do wyboru, nic, był tylko on, więc po niego sięgnęłam. Ten kolor, mimo że wygląda na trochę jasny, on wygląda na twarzy bardziej jak wilgotny blask, ale nie tak, że wygląda jak tłuszcz, ani nie tak, że wygląda jak brokat. On wygląda tak, jakby ta skóra była, jakbym, wiem, jak jestem na maksa opalona i wychodzę z morza na deskę i woda mi spływa po twarzy. To jest dla mnie ten rezultat, jaki opis, ja wiem. Ale naprawdę on mi się kojarzy z najlepszym stanem, w jakim jest moja skóra kiedykolwiek. Przepięknie wygląda. Tyle go zużyłam. Wydaje się, że to jest mało, ale ja muszę tak zrobić, żeby 1/3 pompki wycisnąć. Najczęściej robię tak, że nakładam go tym moim sposobem, co Wam pokazywałam lata temu, że wyciskam go tutaj na grzbiet dłoni, rozcieram w ten sposób, żeby był równomiernie rozprowadzony, a następnie tak po prostu wciskam go w policzki i wtedy nie ma żadnych rantów, żadnych tam śladów. Jak się palcem go nakłada, to można nałożyć za dużo i potem odciski palców i widać centralnie linie papilarne na policzku, bo on szybko zastyga, ale jak się go nałoży właśnie w ten sposób, to taki daje, no piękny daje rezultat. Dzisiaj mam jakiś inny rozświetlacz, czy tak prawie go w ogóle nie widać i tęsknię, mogłam Ciebie nałożyć, ale no niestety już to się dzieje, więc trudno. Wspaniały jest. Nie mam pojęcia, jakie duże są opakowania pełnowymiarowe, czy to jest pełnowymiarowe, czy nie, bo nie sprawdziłam do tego odcinka. Po prostu uwielbiam go i przysłucham Wam powiedzieć o nim. Wydaje mi się, że ja znalazłam ten zestaw w Drogerii Lavande. Jak jeszcze będzie dostępny, to podlinkujemy go na dole. Ale sam rozświetlacz i ten kolor. I na jaśniejszych skórach też wygląda ładnie. I na ciemniejszych też wygląda ładnie. Super jest. Puder mam jeszcze jeden. I o nim też Wam trochę mówiłam, ale chyba za mało. Bo dużo osób pyta. To jest puder z Paese pod oczy, który nazywa się Puff Cloud. To jest moje drugie opakowanie tego pudru pod oczy i szczerze Wam powiem, że on naprawdę bije na kolana większość tych super takich ekskluzywnych marek, których używałam. On nie wygląda pod moimi oczami, jakby było dużo pudru, w sensie nakładam go niewiele, ale chodzi mi o to, że czasami nawet jak się mało da, to tak wysychają te pudry pod oczami na korektorze, że wygląda, jakby były zmarszczki. To on moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo spoko. Jest niedrogi, też nie ma jakiegoś dobrego składu, ale... Nie przeszkadza mi to. Przy korektorach, obojętnie czy naturalnych, czy nienaturalnych, się ładnie sprawdza. Nic mi się nie utlenia, nie zmieniały mi się kolory i tak dalej. Skóra w dotyku jest też bardzo przyjemna, jak się przejedzie palcem. No, spoko, naprawdę spoko kosmetyk. Kupiłam drugie opakowanie, jak ten pierwszy mi dobiegał końca i nawet się nie zastanawiałam długo, żeby szukać jakiegoś innego. Chyba, że Was jakiś super mocno interesuje i chcecie wiedzieć, to napiszcie w komentarzu, to postaram się wziąć pod uwagę, bo tutaj jestem w połowie, więc tam za kilka miesięcy będę szukać następnego. Albo kupię znowu ten sam, kto wie. Tu mamy
kosmetyk, do którego wróciłam i brzydko złapałam opakowanie, sorry, Annabelle Minerals. To jest podkład kryjący w kolorze Golden Light. I ja Wam powiem tak. Przy ubiegłym roku, który mi upłynął na testowaniu wszystkich kremowych, płynnych minerałów, co ja się naklełam, to chyba nikt się tyle nie naklął w tamtym roku. Ja myślę, że były takie dni, że na całym świecie nikt nie przeklinał, bo ja zużyłam całą pulę wszystkich przekleństw we wszystkich językach, przysięgam. I tak jak się zrobiło bardzo zimno, to nie chciałam nakładać tamtych produktów, dlatego że one mi strasznie ściągają skórę, jak jest mróz i moja cera źle reaguje na kremowe podkłady. To jest, nie mówię, że to jest ogólna zasada, tylko moja skóra tak się zachowuje. Znam swoją cerę, wiem, co robić, żeby ona była zadowolona. No i właśnie podkłady mineralne, takie w proszku, nie prasowane, tylko właśnie takie w proszku, jak ja rozprowadzę sobie na twarzy, to on stanowi fizyczną barierę pomiędzy mrozem i moją gębą i wtedy nie jestem czerwona, nic mi nie pęka, w sensie nie mam jakichś... Zdarzało mi się czasami tak, że rozszerzone naczynko to pół biedy, ale jak się rozszerzy naczynko i pęknie, to jest siniak na policzku. No, różne tam były cuda, już nie będę do tego wracać, bo nie ma sensu. Natomiast to są te rzeczy, które mi pomagają się przebujać przez takie paskudne dni. Jak mam tak, że na przykład wychodzę i jest jakiś minus, a rano mam iść z psami, to centralnie robię w ten sposób, że na przykład maską moją otulającą albo łagodzącą myję twarz, tak tylko żeby delikatnie ją oczyścić, ale żeby nie było żadnego detergentu, wtedy smaruję twarz zimowym balsamem, tym moim czaszkowym, i z taką tłustą idę wtedy na spacer i po powrocie, ja, jeśli potrzeba, to zmywam i normalną robię rutynę i wtedy robię makijaż, nakładam taki podkład i on stanowi właśnie tą warstwę, która mi później przez cały dzień pomaga. Ja w ogóle po to zaczęłam nosić podkłady mineralne, właśnie nie po to, tylko dlatego, że jak się robiło zimno, moja skóra źle reagowała na mróz, wiatr i tak dalej, to było jedyne coś, co mi tak ją zabezpieczało w ciągu dnia, że mogłam nosić makijaż, ale nic mnie nie szczypało, nie piekło. No, jak wróciłam do niego. Kryjący dalej jest mi niepotrzebny, w sensie on kryje mocno, ale ja po prostu nie lubię tego rozświetlającego, bo on ma drobinki i ja wyglądam okropnie, jak nałożę to na twarz, jakbym się naprawdę cieniem do powiek wysmarowała. Natomiast ten, który tam jeszcze był? Był kryjący, matujący. O, ja najbardziej lubię matujący, bo on średnio kryje, a nie potrzebuję matowienia za bardzo, no ale on średnio kryje. Ten kryjący, no bardzo mocno kryje aktualnie, ale tylko taki miałam w domu, a stwierdziłam, że skoro już go mam i jest otwarty, mi się wydaje, że oni mi go mogli przysłać kiedyś na gwiazdkę, to stwierdziłam, że skoro już go mam, to będę jego używać. Po prostu używam cienkie dwie warstwy, żeby jak najmniej produktu rozprowadzić pod kątem krycia, ale żeby było jak najwięcej produktu pod kątem ochrony przed mrozem. Czy to ma jakiś sens? Ja naprawdę się staram, nie? Żeby to przekazać Wam to, co w mojej głowie się dzieje, ale ja czasami wydaje mi się, że mówię mniej nawet niż myślę i wtedy coś wszystko... Super jest ten podkład, tak? Super jest ten podkład, uwielbiam go. Mam dwa korektory Wam do pokazania dzisiaj, zaskakująco. Jeden jest super kryjący jak farba do ściany, a drugi jest prawie nie kryjący i zupełnie nie jak farba do ściany. Zaczniemy może od tego mniej kryjącego. To jest ze świetnym składem kosmetyk marki 100% Pure, o ile się nie mylę, tak. I on nazywa się Second Skin Concealer. Ten mój ma numer 2 i on jest bardzo brzoskwiniowy. Ja bym powiedziała, że on jest tak na granicy brzoskwini pomarańczy w kolorze. I używam go pod oczy do zneutralizowania cieni. Ja Wam kiedyś to tłumaczyłam, że jak ja nałożę sobie na twarz jakiś bardzo jasny korektor, to po prostu moje cienie będą przykryte, ale one będą szare, bo będzie ten kolor przebijał spod spodu. Dlatego często nakładam dwa korektory. Jeden trochę brzoskwiniowy, żeby zneutralizować ten kolor i na niego jakiś jaśniejszy, żeby wyrównać, żeby nie było tak, że jest brzoskwiniowe pod okiem i reszta normalny kolor, tylko żeby było tak, że to jest w miarę wszystko jednolite. Jest to krok, który nie jest potrzebny i konieczny każdemu człowiekowi na świecie. Ja uwielbiam robić makijaż, dlatego robię to z przyjemnością i uzyskuję też lepsze rezultaty. W ciągu dnia to mogę taki normalnie, jak idę po prostu do pracy, jak widzicie mnie w stories, to spokojnie mogę sobie trzasnąć, tylko tym trochę rozetrzeć palcem jest spoko, ale jak przychodzę tutaj do nagrania, no to ze względu na oświetlenie w tym pomieszczeniu i ze względu na jakość aparatu, to jest tak, że widać rzeczy, których nie widać, jak wezmę sobie tu lusterko, więc muszę się trochę bardziej wysilać z tym zakrywaniem i z tym wszystkim tam, bo wiadomo, w internecie zawsze znajdzie się ktoś, kto Ci życzliwie wytknie wszystkie Twoje niedoskonałości. Jeśli chodzi jeszcze o ten korektor, on ma takie średnie krycie,
Można go bardzo łatwo rozprowadzić palcem, nie robi jakichś tam zacieków, łatwo jest go połączyć z innymi produktami. Jak nałożę sobie jego na twarz i przypudruję tym pudrem, o którym mówiłam przed chwilą, a potem przejadę resztę cery tym mineralnym, sypkim produktem, podkładem mineralnym, to wtedy się wszystko ładnie zgrywa. Jak chcę nałożyć kremowy podkład, a następnie ten korektor też nałożyć pod oczy, to też jest spoko. Jeśli chodzi o nakładanie go w inne miejsca, w sensie na przykład na jakieś wypryski, nie wydaje mi się, że jest sens, bo on tak mało kryje, że to będzie tak, że będzie po prostu dalej wystawał ten prysz spod spodu. Więc myślę, tak jak mi dzisiaj gdzieś tu na brodzie, którego nie chciało mi się zakrywać, bo stwierdziłam, niech ten jeden zostanie, będzie moim przyjacielem. Ma na imię Krystian. Spoko korektor i będę go lubiła. Jeśli na pewno będą pytania, czym go porównała do tego z Madary, to on dosłownie tak ciut. Takie skrzydło wróżki tylko więcej niż Madara kryje. Ale ogólnie konsystencja, ta kremowość, ten nawilżający element na twarzy to są bardzo, bardzo podobne. A ta farba do ściany, o której zaczęłam mówić przed chwilą, to jest korektor L'Oreal, który nazywa się Infallible More Than Concealer. I ma taki aplikator kolosalny. To jest największy aplikator od czegokolwiek, jaki ja posiadam. Wiem, że są też podkłady, które są w takim czymś, na przykład Start, i one też mają taki aplikator, to ja nawet nie chcę myśleć o nim. Aplikator wielkości kciuka. I na początku ja bardzo nie lubiłam tego produktu. Wydaje mi się, że go kupiłam, ja już nie pamiętam do czego, ale kupiłam ten korektor i on jest w ogóle w kolorze bardzo, bardzo jasnym, Biscuit 328. On jest mi totalnie za jasny, ale go używam właśnie taką jedną kropkę tutaj, żeby przykryć tamten pomarańczowy, ten taki brzoskwiniowy kolor i do nagrań głównie. I na początku go nie lubiłam, bo tak jak mówię, on kryje jak farba do ściany, strasznie mocno. Dla mnie to jest minus. Wiem, że dużo ludzi lubi, jak skóra jest taka doskonała. Mnie trochę to przerasta, ten taki wygląd aż niemalże sztuczny. Jednakowoż, jako baza pod cienie, nic chyba nie mam lepszego. Ja mam paint poty z Maka teraz, które miały być super trwałe, to w porównaniu do tego one i tak nie są takie szałowe, a on naprawdę daje mega rezultaty. Cienie mi się trzymają strasznie długo, naturalne, nienaturalne, obojętne jakie, poprzyklejam, ponakładam, porościeram i to się trzyma cały dzień. Później idę na trening, na przykład o 21:00 i potem idę pod prycho i cała twarz już tutaj, wiecie, spływa, ale na oku ani kreski jakieś załamane, ani nic się nie roztarło. To pod tym kątem naprawdę jako taki korektor, jako baza pod cienie się sprawdza super. Jako korektor, jak mam pełen makijaż, tak jak teraz, że bardzo kryjący podkład, to wtedy jest spoko. Jak mam taki naturalny makijaż, jakiś naturalny krem BB albo coś takiego i nałożę ten korektor, to po prostu dokładnie widać, gdzie był korektor, nawet jak się bardzo postaram i go ładnie rozprowadzę. Także no, jest hitem jako baza pod cienie, jako korektor, to myślę, że dla wielu z Was może być hitem. Też nie jest absolutnie naturalny, nic tu nie ma naturalnego. Nie wiem, nawet że on ma wodę, jak się tak zastanowię. Na tym opakowaniu chyba nie ma informacji. Przekręcam się cały czas w prawą stronę, dlatego że przyszedł Lester przytulać się do mnie, a ja siedzę na fotelu od kompa, który jest obrotowy. Muszę kupić jakiś taki fotel do nagrywania, tylko jeszcze nie mam na jego pomysłu za bardzo, jaki on miałby być i skąd. Przechodzimy do kategorii usta. Wybrałam 6 pomadek różnych, w różnych kolorach, które uwielbiam w ciągu ostatnich tam kilku miesięcy. Jest kilka naturalnych, kilka nie. Zaczniemy może od tej kredki, którą tak tutaj wymachuję. To jest kredka z Neve Cosmetics i ona ma numer... Nie wiem, jaki ma numer. To znaczy, jest tutaj taki napis, ale ja nie jestem świadoma, jak to przeczytać i w jakim to w ogóle może być języku, więc nie będę się już pogrążać. To jest bardzo, bardzo jasny beżowy kolor. Ja zrobię jakieś tam zdjęcie albo spiszę numer, spiszę tą nazwę w opisie filmu na dole. Przez ja mam na myśli, nasza Magdalena to zrobi. Pozdrawiamy serdecznie. Jeśli chodzi o tą kredkę, to jest naturalna konturówka do ust, która ma idealnie wyważoną konsystencję, bo nie jest zbyt sucha, nie jest zbyt kremowa. Łatwo się rozprowadza, nic się nie wylewa poza kontur ust. Ona, tak jak mówię, jest super jasna i dla mnie jest trochę za jasna, ale do niektórych pomadek mi się sprawdza idealnie, zwłaszcza jak chcę mieć mega mocny makijaż oczu i tak zrobić, żeby nie było widać, gdzie jest rand ust, tylko żeby się zrobiły takie po prostu... żeby nie odwracały uwagi od oczu. Tak w mojej głowie to jest logiczne. Jakby ktoś wątpił, to jest w mojej głowie logiczne. Więc jej wtedy najczęściej używam. I ogólnie mam kilka konturówek z tej firmy. Wszystkie są bardzo dobre, więc mega polecam. Dobra, teraz przejdźmy do tych pomadek, których jest tu sporo. Zaczniemy może
od najciemniejszej, najciemniejsza, której używałam w ubiegłych miesiącach i bardzo, bardzo ją kocham, to jest, czekajcie, tu będzie coś widać, może, to jest pomadka, która nazywa się Heroin i to jest taki bardzo, bardzo ciemny fiolet. Nigdy nie nakładam pomadki tak, że mam jeden kolor, bo one zawsze wyglądają jak plaster, w sensie jak taki plaster koloru, ja tego osobiście nie cierpię. Poza tym, no po to mam tyle różnych produktów, żebym mogła używać ich i tak jak chcę. Jak malarz maluje, to też nie bierze jednego zielonego, nie? Tylko sobie miesza. No i ja gdzieś tak... To jest uzasadnienie, nie? Dlaczego ja używam kilku pomadek za każdym razem, jak nakładam coś na usta? Dużo osób pyta w komentarzach pod filmami, co to za pomadka? To nigdy nie jest jedna pomadka. No, chyba, że mam absolutnie jakieś straszne uczulenia, no to może wtedy. Jeśli chodzi o tą pomadkę, to najczęściej nakładam ją na zewnętrzną część ust, jakąś burgundową kredkę i jasny fiolet na środek ust. Ta jest bardzo matowa, dość mocno wysusza usta, ale ten kolor, no... Kolor jest super. Dalej mamy czerwień. Ja już bardzo długo nie nosiłam czerwonego, bo maseczki w ogóle, ale teraz w domu dużo noszę. I to jest... taka pomidorowa czerwień, cudowna. Cudowna. To jest pomadka Chanel, którą ja dostałam od znajomej, która mi... Znaczy znajomej. No dziewczyna przysłała do mnie niespodziankę na adres ten do firmy, ale... Ja mi nie kupiłam, bez kitu, nie poszłam do sklepu, nie kupiłam tej pomadki, ale ona jest tak wspaniała. Nazywa się Rouge Allure i to jest numer 827. Ten kolor, mam go dzisiaj na ustach trochę, reszta to jest Viva Glam chyba jedynka i dwie konturówki, ale nie pamiętam, bo już to było 5 godzin temu, nie? Ja tu nagrywam cały dzień dzisiaj bez kitu. Wspaniały, absolutnie wspaniały jest ten kolor, ten odcień jest taki... I to jest i kremowe, i jednocześnie lekko błyszczące, i przy tym tak długo się trzyma, i przy tym taki piękny, intensywny jest ten odcień. Uwielbiam, absolutnie uwielbiam. Tak jak mówię, dostałam w prezencie i dziękuję jeszcze raz, bo super jest. I przechodzimy do takich dla normalnych ludzi, w sensie takich jaśniejszych kolorów, które mogą być przydatne. Mam trzy z dobrym składem i jedną z gorszym. To może tą z gorszym na pierwszy ogień, to jest Patisserie z MACA. Ja kupiłam tą pomadkę drugi raz, bo zużyłam już jedną kiedyś z 2 lata temu albo 3. To jest taki jasny róż z odrobiną beżu, który prawie na każdej skórze wygląda ładnie, prawie z każdym odcieniem cery wygląda dobrze. Naprawdę, jest taki mega uniwersalny, jasny kolor. To jest też ta pomadka, którą można nałożyć bez lusterka, jak się bardzo chce. Bardzo, bardzo ją lubię i cieszę się, że do niej wróciłam, bo już tak zatęskniłam trochę, szczerze mówiąc. Dalej mamy numer 19 pomadki marki Odelique. I tutaj Wam się zatrzymam na sekundę, bo to jest idealny dowód, znaczy idealny taki, jak to nazwać, dowód może, nie, no niech będzie ten dowód, nie, nie mam innego wyrazu teraz, to trudno, trzymamy się tego dowodu. To jest taki przykład, o, że nawet duże, drogie marki, które używają naturalnych produktów i mają masło shea w składzie, mogą mieć grudki. I właśnie ta pomadka ma grudki, niemniej jednak w ogóle mi to nie przeszkadza, dlatego że to jest masło shea, ono się w kontakcie ze skórą rozpuszcza, wtedy kiedy tylko dostaje trochę ciepła, rozprowadza się to na ustach wspaniale. To jest przepiękny taki chłodny, jasny róż, który jak się nałoży ciemniejszą konturówkę, to może robić za taki średni kolor do pracy na przykład, a jeżeli się nałoży tylko ją albo wklepie trochę palcem, to nadaje tylko taki jasny, lekki, taki świeży kolor. Przepięknie pielęgnuje usta przy tym, tak jak mówię, rewelacyjny skład. Fajnie zrobione opakowanie, bo mimo że jest plastikowe, to zamknięcie jest takie, że trzyma i jak wrzucicie to do torebki, to się nie otwiera, to ja liczę to na maksa, na plus. Bardzo, bardzo dobry kosmetyk i cieszę się, że go mam. Wydaje mi się, że miałam jeszcze jeden kolor, ale malowałam koleżankę i taki pięknie pasował, że je dałam. No i już nie mam. Dalej mamy kolejną pomadkę naturalną z Sobioetic i ta też ma grudki? Ta też ma grudki! Także taka sytuacja. To już jest bardziej brzoskwiniowy kolor, odrobinę ciemniejszy od tamtego poprzedniego, niemniej jednak on też wklepany palcem wygląda jak takie usta, które dopiero co miały zrobiony peeling, takie właśnie są pełne, soczyste, wspaniale to się prezentuje. Ona też się dobrze rozprowadza, nawet jak są jakieś tam suche skórki, bo ona rzeczywiście nawilża tą skórę. Nazywa się Cora... Dobra. Tu mamy, zdaje się, że po francusku, ale nie będziemy tego robić, nie? Nie idziemy w to. To jest numer 02, tego się trzymajmy. Przepiękna pomadka, oni mają też całkiem taką sensowną gamę tych produktów. Może nie jest ich jakoś super dużo, ale na pewno da się coś wybrać. Z dobrym składem, dobrze się trzyma, przyjemnie nawilża usta, nic nie pęka, lubię. I na sam koniec została moja najnowsza pomadka, to jest pomadka z Madary, która ma taki... chłodno-beżowo-różowo-liliowy kolor.
Tak, idziemy w to, idziemy w to. Nie robię słoczy, bo bez sensu. Bo i tak na mojej skórze to będzie inaczej wyglądało, jak na waszych ustach, więc myślę, że to jest po prostu niepotrzebne. Ten kolor tutaj to jest numer 31. Ta pomadka ma magnetyczne opakowanie plus 1000 do przyjemności używania. Ona ma taki słodki, trochę waniliowy zapach. Rozprowadza się niezwykle gładko na ustach. Jeśli są suche skórki, to ona je podkreśla. To jest coś takiego, że jak to rozprowadzacie na ustach, to ona trochę się rusza jak kremowa pomadka, a zostawia takie wykończenie, takie półmatowe. Taka satyna. Troszeczkę połysk, jak się rusza głową, ale jak się patrzy z przodu, to są mniej więcej matowe. Rewelacyjny kolor. Bardzo, bardzo mnie zainteresowały te pomadki. Na pewno jeszcze znajdę jakieś inne kolory w przyszłości. Teraz robię tak, że jak zużyję dwie, to wtedy sobie kupuję jedną, jak mam ochotę. Albo jak nie mam ochoty, to nie kupuję wcale. Różnie to bywa. Bardzo, bardzo dobra pomadka i też myślę, że ten kolor u wielu osób będzie się sprawdzał. Trochę chłodny. To jest mój chyba najchłodniejszy róż aktualnie, ale nieraz tak jak mnie coś znajdzie, takie szare jakieś makijaże, mam dwa szare swetry, to wtedy właśnie ta pomadka wjeżdża, jak złoto. I szare cienie do powiek. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Albo, że chociaż miło czas spędziliśmy razem, bo ja wiem, że Wy czasem oglądacie rzeczy, które Was nie interesują, tylko po to, żeby po prostu się pośmiać ze mną. I też jest mi miło, że poświęcacie swój czas akurat dla mnie. Ściskam gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!